Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Maluch Racer 3, odcinek 12. W dzisiejszym odcinku, jak to było w poprzednim, znowu będzie chyba powtarzanie. Zresztą już mogliście się tego domyślić po długości odcinka. Jednak troszeczkę będzie miało to inny przebieg. I oczywiście gwarantowane emocje, ponieważ wreszcie są jakieś te wymijania, nie tak jak było w pierwszych odcinkach, że po prostu sobie pojechał na pierwszą pozycję i tak już zostawało. Wreszcie się coś dzieje. I biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że powinien wam się spodobać odcinek. Jak wszystkie zresztą. Zapraszam do oglądania. I zaczynamy kolejny wyścig. Roman ponownie w czarnym maluszku. A nie, jednak nie ponownie, tylko tym razem w czarnym maluchu cabrio. Widać, że go przefarbował i od razu już wjeżdża w innego cabrio, którego wpycha jakoś dziwnie w bandę i kombinuje to, wyprzedził go czerwony, teraz on czerwonego wyprzedził, wjechał w płotek, wyprzedził go zielony, czy niebieski, on teraz walczy z niebieskim, zepchnął go, wjechał w pulpit, widzi co jest za pulpitem jakimś cudem i uciekli mu wszyscy i jest czwarty. Ha, no ciekawe. No to w każdym razie Roman nie wiadomo, dziwnie bardzo jedzie w tym wyścigu, chyba to jest poniedziałek po jakiejś imprezie niedzielnej. No ale no cóż, no to jedzie, to ma jechać i musi to wygrać. Ale czy wygra, to zobaczymy. Jak na razie jest dość daleko za swoimi przeciwnikami, którzy właśnie są teraz na ruchu okrężnym i nawracają sobie ładnie. Roman tutaj nie próbuje coś driftować, ale mu to jednak nie wychodzi. Licznik bije rekordy po 130 oczywiście, jak na malucha przystało. Przeciwnicy już są widoczni na... no już są po prostu widoczni. Roman stopniowo ich tutaj dogania. Zmniejsza dystans między nimi a nim. Oj! Teraz wyprzedził zielonego malucha, który wjechał gdzieś tam w zakręt i wyprzedził też niebieskiego malucha, który po prostu wolniej jechał i czerwonego teraz wyprzedzi... i wyprzedził. No i wjechał w jakiś krawężnik i jest powrotem drugi i nawet trzeci. Maluchy... przeciwnicy nie czekają, aż on się wyjedzie, teraz go po prostu mijają. Teraz walczy tutaj z maluchem niebieskim i za ten czas, jak on z nim walczy, wyprzedza go zielony maluch. No i wjeżdża w jakąś lampę, czy... sygnalizację świetlną. No i jest problem, bo Roman dalej jest na pozycji czwartej, już drugie okrążenie. Sytuacja taka sama jak w poprzednim okrążeniu. W tym miejscu akurat. No i ponownie próbuje zmniejszyć dystans, bawi się kamerami, zawadza wszystkie żywopłoty i... No i znowu wjechał w coś. No niedobrze, no niedobrze mi się to widzi. Może być bardzo ciężko, ale miejmy nadzieję, że jednak mu się uda. Chyba mam mikrofon za blisko. Oj, nie! Co to było? Proszę Państwa, Roman wyskoczył... O, wjechał w krawężnik, wyskoczył w powietrze, obracał się niczym w Kobrze 11. No i teraz skoczy na krawężnik, z którego nie wiem jakim cudem wyjechał. A ten sam skoczył, z którego się wybił. No, te obroty w powietrzu były niesamowite, ale... dziwne. Dobra. No i jest nadal czwarty. Trzecie okrążenie się zaczęło. I ponownie ta sama sytuacja, co w poprzednich dwóch okrążeniach. Roman dopiero wjeżdża, przeciwnicy już są w połowie ruchu okrążnego. No i... coś mi się wydaje, że ten wyścig będzie przegrany, choć za każdym razem po tym ruchu okrężnym dogania przeciwnik Romek, nasz kochany. Ale coś... wydaje mi się, że tym razem nie będzie tak gładko. Znaczy tu zielony maluch już coś wyskakuje i Roman dojeżdża trzeci, jednak to pozycja nie jest zbyt dobra. No i będzie powtarzał wyścig. No i powtarza. Już się zaczęło odliczanie i start. Od razu z nitrem startuje, widać, że teraz jest mocno zmotywowany, żeby wygrać i już na... Ojejku, jak zawadzał wszystko i się podbija do góry. Używa nitron gdzie tylko może. Próbuje tutaj wyprzedzić przeciwników, udaje mu się to. Znaczy jednego przynajmniej jak na razie, który jest daleko gdzieś z tyłu, pewnie gdzieś zawadził. I wyprzedza teraz też zielonego, czy tam niebieskiego malucha i czerwonego, który zostaje z tyłu, zawadza teraz o żywopłot, ale czerwony maluch go wyprzedza, ale już zostaje z tyłu i Roman dalej jest na prowadzeniu. Znowu. Już nie popełnia błędów z poprzedniego wyścigu, nie wjeżdża we wszystko, co jest na jego drodze.
tylko jedzie po prostu asfaltem i ładnie tutaj trzyma się prawego pasa, prawie zgodnie z przepisami. Powiedziałbym, że zgodnie, ale wjechał w tamtym. Ten zakręć troszeczkę krzywo im się tym podoba. No i pierwsze okrążenie zakończone i Roman ukończył je na pierwszej pozycji. Przeciwnicy są dość daleko z tyłu. Ma nawet szansę na jakieś pomyłki. Teraz nam dziwnie tu kamera wyskoczyła, ale wróciła na miejsce. No i Roman mknie tutaj do przodu i przeciwnicy są coraz bardziej z tyłu, zostawieni daleko od niego. Między sobą też trzymają dystans, widać, że było tam jakieś starcie, ponieważ dwóch jechało obok siebie, teraz są w oddali i zróżnicował się dystans między poszczególnymi autami. Ale teraz znowu dwaj ostatni, co są, wcześniej to było na dwóch pierwszych pozycjach, teraz na dwóch ostatnich. I prawie teraz do Romana dogonili, ale zdążył się wytaraskać z tego znaku, który wjechał i który go troszeczkę przyhamował. No i jest pierwszy, kończy... O, co za błąd. Roman myślał, że już koniec wyścigu, że to już jest ostatnie okrążenie, ale jednak nie. Chciał ładnie sobie zajechać, a tu lipa, jadą dalej. No i straci pozycję oczywiście swoją, tak dobrze wywalczoną, ale wywalczył ją z powrotem. Nawet nie zdążył dokończyć kwestii, a on już wyprzedził czerwonego melucha, gdzie jeszcze wcześniej musiał wyprzedzić tamtych dwóch. No i jest z powrotem pierwszy, sytuacja się powtarza, przeciwnicy są coraz bardziej oddaleni od Romana, który wyciąga ile się tylko da z tego malucha i osiąga maksymalne prędkości, przez które jest teraz na pozycji pierwszej i wątpliwe jest, by mogło się to zmienić, choćby dlatego, że już się wyścig skończył i Roman wygrał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia.